Ceny za metr wystrzelone w kosmos niczym słowa prezesa NBP. Kupowanie tak zwanej dziury w ziemi i czekanie miesiącami na odbiór, czy w końcu mały wybór i drogo, drogo i jeszcze raz drogo. Bo wszystko schodziło na pniu. Tak jeszcze niedawno właśnie wyglądał rynek nieruchomości w Polsce. Jedni kupowali, inni krzyczeli, że to bańka, ale zaraz pęknie, a koniec końców i tak często kupowali. W dodatku drożej, bo przeczekali ten dobry moment. Zatem czy ceny spadły? Czy może zaczną spadać? Kiedy będzie dobry moment na kupno? Ja nazywam się Krzysztof Śpianiewicz i w Akademii Nieruchomości postaram się pomóc Wam w odpowiedzi na te i inne pytania związane z nieruchomościami. Zaczynamy! Wysokie stopy procentowe, a rzeczywistość. Mityczna bańka nieruchomości dla wielu stała się rzeczywistą bańką. Niestety, często potocznie zwaną bańką do spłacenia w banku w postaci kredytu hipotecznego. To smutne, ale wielu z nas w ostatnich latach, delikatnie rzecz ujmując, zbyt optymistycznie podeszło do niskich stóp procentowych. Przybywa rodzin z kredytem mieszkaniowym, które w ostatnim czasie mają coraz większy problem, aby spłacić ratę za wymarzone cztery kąty. Na szczęście odsetek takich przypadków rośnie dosyć wolno, chociaż zapewne dla tych z Was, których kredyty po prostu uwierają, to marne pocieszenie. Czy winę ponosi za to tylko rosnąca inflacja? No nie do końca. Prawda jest taka, że kupując mikrofalówkę, przekopiemy cały internet. Kiedy przychodzi jednak do jej zakupu na raty, mało kto w ogóle czyta umowy, a już na pewno nie do końca i nie tam, gdzie napisane jest drobnym druczkiem. Pożyczkodawca mógłby tam umieścić jakiś zabawny zapis o sprzedaży, duszy, diabłu, a sprawa wypłynęłaby pewnie po kilku lub kilkunastu miesiącach, wyciągnięta przez jakiegoś analityka. Tak samo bywa w przypadku kredytów hipotecznych. A abstrahując to, ciekawe co teraz mówią doradcy kredytowi, którzy przed 2022 rokiem żartowali, że stopy procentowe wzrosną tylko jeśli wybuchnie pandemia lub wojna. Oczywiście znajdzie się wiele osób, które stwierdzą, po co brali, nie wiedzieli, że stopy wzrosną? Chociaż to przykre, to jest w tym odrobina prawdy. Choć oczywiście, po fakcie wszyscy wiedzą najlepiej, a jak to mówią, mądry Polak po szkodzie. Oliwy do ognia dolał NBP, skąd płynął nad wyraz jaskrawy przekaz, że żadnych podwyżek stóp procentowych nie będzie, a już na pewno nie podczas tej kadencji. Niestety, w związku z tym, w ostatnich latach wielu Polaków kredytowało się pod korek. Po co? Aby kupić jak największe mieszkanie. Spójrzcie tylko na wykres. Po covidowym spadku dynamika wzrostu sprzedaży kredytów mieszkaniowych oscylowała w okolicach 80%. Zwróćcie uwagę też na jakim poziomie jesteśmy teraz. Jako, że kredyty mieszkaniowe były historycznie tanie, to ludzie kupowali, remontowali i... kupowali potem samochód za resztę. I nie, to nie jest żart. Znamy takie przypadki, gdzie ludzie zaciągali maksymalny kredyt, aby jeszcze pod płaszczykiem wysokich kosztów remontu nabyć dosyć drogiego SUV-a. Banki weryfikują to bardzo pobieżnie. Dodatkowo pamiętajmy, wyższe stopy procentowe to nie tylko wyższe raty kredytów dla już zadłużonych kredytobiorców. To też problem dla tych, którzy dopiero zaczynają marzyć o własnej nieruchomości. Nie mają jednak własnych pieniędzy, a powiedzmy szczerze, niewielu może pozwolić sobie na taki zakup za gotówkę. Z kolei o kredycie mogą zapomnieć, bo eliminuje ich brak zdolności kredytowej. To dramat tysięcy osób, w końcu nie każdy chce mieszkać z rodzicami przez całe życie. A wynajem pokoju to też nie jest rozwiązanie. Poza tym wynajem całych mieszkań przeraźliwie podrożał. Co prawda rząd zapowiada hucznie program kredyt na 2%. Czy warto na niego czekać? To już temat na zupełnie inny odcinek. Obserwujcie mój kanał, bo na pewno niedługo zajmę się tym tematem. Jak tylko stopy procentowe zaczęły rosnąć, to rynek nieruchomości opustoszał. Jedni się przestraszyli, drudzy zaczęli wyczekiwać na okazję. A każdy zadawał sobie pytanie, czy i kiedy nieruchomości spadną? Rynek nieruchomości zawsze reaguje z opóźnieniem na zmiany. Przeanalizujmy sytuację. Od dawna śledzę procesy zachodzące na rynku nieruchomości. Kupuję nieruchomości, sprzedaję, analizuję dane, rozmawiam z agentami, a na podstawie tych wszystkich danych wyciągam wnioski. Które nieruchomości straciły na atrakcyjności? Porównuję zarówno ceny ofertowe, jak i ceny transakcyjne. Pamiętajcie, że jest między nimi istotna różnica. Przed skokiem stóp procentowych, według danych NBP, różnica pomiędzy ceną ofertową i transakcyjną sięgała na przykład w Warszawie niemal 12%. To znaczy, że właściciele nieruchomości średnio tyle schodzili z cen. W drugim kwartale 2022 roku ten wskaźnik wzrósł aż do 20%. Teraz troszkę się uspokoiło, w trzecim kwartale 2022 wróciło do 14%. Zwróćcie uwagę na wykres. Wygląda na średnio czytelny i niewiele można z niego wywnioskować. Ta czerwona przerywana linia to trend.
jako w tym wypadku roczna średnia krocząca, czyli metoda statystyczna służąca m.in. do wygładzania, nadawania linii trendu, ogólnie pomaga w identyfikacji kierunku rynku. Znów ta różnica zaczyna rosnąć, gdzie trend był spadkowy w zasadzie od 2013 roku. Ciężko zbadać każdy konkretny przypadek. Wyliczenia NBP też mogą być obarczone błędami. Według danych NBP nie widać tych spadków, jeśli spojrzymy na Polskę jako ogół. Patrząc jednak z perspektywy warszawskiego podwórka, spadki są zauważalne. A dane NBP to potwierdzają. Drugi kwartał 2022 roku to przeceny, po czym w trzecim i czwartym widać powrót do cen sprzed spadku. Jest mi niezmiernie miło, jeśli słuchacie tego trzeci raz, bo trzeci raz o tym mówię na kanale, ale spadki w tym okresie są realnie większe, bo sprzedają się z reguły fajniejsze nieruchomości, a te z wadami stoją miesiącami, nawet latami. Z moich obserwacji wynika, że ceny mieszkań na rynku wtórnym spadły średnio o 3-4% do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Rozjazd cen transakcyjnych i ofertowych zdaje się to potwierdzać. Jak wspomniałem, na rynku jest mniej kupujących i dużo ofert, a zatem chętnie mogą w nich przebierać do wyboru do koloru. Nie rozpędzajmy się jednak, bo sytuacja nie dotyczy wszystkich nieruchomości. Kto zatem powinien mieć powody do obaw i zastanowić się nad przeceną swojej nieruchomości? Zacznijmy od rynku wtórnego. Wielka płyta lub ogólnie starsze budownictwo i duży metraż. Duży, czyli powyżej 60-70 metrów. To obecnie najmniej płynne nieruchomości. Mieszkania w blokach bez windy czy budynkach, powiem to dosadnie, obskurnych czy zaniedbanych, też nie cieszą się największą popularnością. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Często słyszymy od właścicieli takich lokali bardzo popularne hasło. Sąsiad 2 lata temu sprzedał za 500 tysięcy, ja też tyle chcę. No, niestety sprzedający nie biorą pod uwagę obecnej sytuacji, a nawet tego, że sąsiada mieszkanie mogło być w lepszym stanie, mieć inny układ, albo że sąsiad mógł po prostu trochę nadciągnąć rzeczywistość. Tutaj będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z powolnymi spadkami nominalnymi cen. Nie liczyłbym jednak na jakieś szybkie załamanie rynku oraz wysokie przeceny. Oczywiście wszystko zależy od miejscowości. Może być tak, że w niektórych ośrodkach korekta będzie głębsza. Tu, w rogu ekranu, a także w opisie znajdziecie odnośnik do naszej niedawnej analizy cen nieruchomości versus dobra pierwszej potrzeby, czyli nasz autorski wskaźnik WWN, czyli wskaźnik wartości nieruchomości. Tam już widać ogromne spadki. A co wy o tym myślicie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Problem nie dotyka tylko starszego budownictwa, ale też nowsze. Jeśli miałbym w jednym zdaniu streścić sytuację na rynku, to im więcej danego typu nieruchomości sprzedawało się na kredyt, tym w gorszej sytuacji są sprzedający. W ostatnich latach deweloperzy nie szczędzili na metrażu. Mówiąc prościej, oferowali klientom nowe mieszkania, których powierzchnia, jak w przypadku omawianym przed chwilą, również sięgała ponad 70 m2. Od razu zaznaczam, mówimy o mieszkaniach skierowanych do klasy średniej. Klasy średniej, która zazwyczaj kupowała wymarzone M4 na kredyt hipoteczny i przy okazji kryzysów niestety najbardziej zawsze dostaje po głowie. Mimo metrażu i zapachu nowości, nie były to propozycje skierowane do klienta premium. Teraz takie nieruchomości, których ceny przekraczają niedawno ponad 1 000 000 zł, można nabyć nawet 100-150 tysięcy taniej. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji sprzedającego. Osoby będące w potrzebie zazwyczaj bardziej skłonne są do negocjacji. Rynek wtórny szybciej reaguje na zmiany cen. A co z rynkiem pierwotnym? Tutaj sytuacja jest zgoła inna. Wszystko zależy od talentu i zdolności przewidywania deweloperów. Jedni mają finansowanie, które pozwoli im przetrwać nawet kilka lat. Wbrew powszechnym plotkom, nie każdy deweloper jednak ma zakopany skarb, który pozwoli mu na takie ruchy. Mali gracze, nastawieni na szeregówki czy domy, są w kropce. Szczególnie ci korzystający z kredytów. Oni też odczuli wzrost rat. Większym problemem niż rosnące raty jest jednak słaby popyt. Obecnie szeregówki czy domy, nawet nowe, cieszą się bardzo małą popularnością. Wiadomo, dom czy szeregówka wymaga większych nakładów finansowych. Chociażby samo ogrzewanie przy obecnych cenach to wydatek, który boli po prostu domowy budżet. Tego typu budownictwo nie interesuje też inwestorów zainteresowanych zarabianiem na najmie. Dodatkowo mamy całkiem sporą podaż. Ostatnio przecież wszyscy chcieli być deweloperami i budować domy. Dlatego w tej części rynku już teraz widać spadki, nawet cen ofertowych. I to ten segment rynku najgorzej sobie radzi. Są deweloperzy, którzy są skłonni zejść i 400 tysięcy złotych. 400 tysięcy złotych! W mojej ocenie jest to też wynik ogromnego w ostatnich latach wzrostu cen domów spowodowanego pandemią. Nieruchomości, które trzymają cenę. Czy wszystko zatem spada? Oczywiście, że nie. Są też takie nieruchomości, które dalej całkiem dobrze się sprzedają. Ich ceny spadają w nieznacznym stopniu lub wcale. Są to nieruchomości o mniejszym metrażu, czyli
małe mieszkania dwupokojowe czy kawalerki. Duże znaczenie ma miejsce. Wiadomo, że te w dobrych lokalizacjach szybciej znajdą nowych właścicieli. Poza oczywistą kwestią, że są one po prostu kwotowo tańsze i więcej osób jest sobie w stanie pozwolić na zakup bez wspomagania się kredytem. Małe nieruchomości to też bardzo często instrumenty inwestycyjne. Poza tym dobrze trzymają się nieruchomości premium. Nie są to wbrew pozorom trzypokojowe mieszkania upakowane na ciasnych, ale nowych osiedlach deweloperskich. Precyzując, mam na myśli nieruchomości, które bardzo często kosztują kilka milionów złotych. Są to zarówno mieszkania, jak i domy czy działki. Czyli nieruchomości, które z racji na swoją ekskluzywność są przedmiotem wielu plotek i legend. Jeśli oglądaliście Ślepnąc od świateł, to główny bohater bywał w takich miejscach. Ale wracając do meritum. Dużych spadków cen nie widać też póki co na gruntach. Choć tutaj też może się to zmienić, bo deweloperzy i osoby prywatne po prostu się wstrzymują z zakupem. Przed wszystkimi uczestnikami rynku zatem duże wyzwanie i trudne decyzje. Właściciele mniej ciekawych mieszkań rozważają. Sprzedać taniej, czy może wynająć? Z drugiej strony mamy jednak kupujących, którzy mają szerokie pole do negocjacji, ale nie są pewni, czy to po prostu jest dobry moment. Bez wątpliwości to dobry czas dla tych, którzy marzą na przykład o domu pod miastem czy wspomnianej szeregówce, tym bardziej od dewelopera. Jeśli was na to stać, to może być to naprawdę dobry moment. Pamiętajcie, w pierwszej kolejności na zmiany reaguje rynek wtórny. Rynek pierwotny cierpliwie czeka na swoją kolej, gdyż często więksi deweloperzy nie martwią się o swoją przyszłość finansową. Ponadto nie ma co liczyć na ogromne przeceny dobrych mieszkań, takich o fajnym rozkładzie i w dobrej lokalizacji, a przynajmniej nie teraz. Pamiętajcie, wszystko o czym mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Każdy musi podjąć swoją własną decyzję. Jednak realnie ceny spadły już prawie o 20%. Poszczegóły odsyłam do wspomnianego już poprzedniego odcinka i naszego autorskiego wskaźnika WWN. Czy zatem ceny będą dalej spadać? Tak, jestem co do tego przekonany. Na pewno będą spadały dalej ceny realne. Żeby dobić do dołka w sile nabywczej, nieruchomości musiałyby stracić względem naszego koszyka 17%. I mniej więcej spadków 10-20% się spodziewam. Czy będą tu przemycone spadki nominalne? Czyli zmniejszą się kwoty, które musimy płacić? Tak jak już wcześniej powiedziałem, zależy to od miejscowości, segmentu czy wielkości nieruchomości. Domy z pewnością stanieją, większe mieszkania zapewne też. Mniejsze mieszkania, może delikatnie, podobnie jak grunty i nieruchomości premium. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, skąd jesteście i jakie są wasze obserwacje i predykcje dotyczące waszego rynku. Niedługo pojawi się też na moim kanale materiał o tym, w jakiej sytuacji warto obecnie wstrzymać się z zakupem. Obserwujcie kanał, żeby go nie przegapić.